chcemy jak najwierniej odtwarzać sylwetki żołnierzy garnizonu po to, żeby przekazywać pamięć, uczyć młode pokolenia, przekazywać patriotyzm, tak zwany na dotyk. I chcemy ruszyć środowisko historyczne w Toruniu po to, ażeby przypomnieć to, że Toruń był miastem garnizonowym i stacjonowało tu około nawet 20 jednostek. Jego pierwotna nazwa była to Pułk Strzelców Toruńskich, przemianowany później na 63 właśnie, kiedy tutaj w 1920 roku trafił właśnie do tych koszar, gdzie się w tej chwili znajdujemy. I główne jego działania właśnie od Powstania Wielkopolskiego, potem Bitwa Warszawska 1920 i wiadomo Kampania Wrześniowa. Do poboru stawał, został, przeszedł pozytywnie. Pobór, przyszedł okres, kiedy po prostu został wezwany do służby wojskowej. Okazało się, że trafił do 63. Pułku Piechoty w Toruniu. To nie jest wiadomo. No, każdy chłopak młody musiał służbę wojskową odbyć, prawda? No i spełnił tę służbę, o której opowiadał we wspomnieniach, był po prostu zawsze z tej służby zadowolony. Miał też pewien ten zawsze, jak to mówią, swój punkt honoru. Każdy chłopak w wojsku, to było też pewnym zaszczytem odsłużyć tę służbę. Nie? Czy nawet z manewrów, takie różne wspomnienia były, czy z okresu wojny, też już jak były w trakcie przecież tych walk, tak dalej, nie? Przykładowo w Toruniu, tu na poligonach, jak służyli i ćwiczenia były i tak dalej, to opowiadał też takie zdarzenie, było 6 bunkrów takich ćwiczebnych, i wszystkich ciekawiło, powiedzmy, opowiadali sobie granaty bojowe i tak dalej, ciekawe jaka to jest siła takiego granatu i tak dalej. No i tam się skrzyknęli, gdzieś tam załatwili, bo wiadomo, że jak są ćwiczenia, jest pewna ilość przeznaczona do użytku do ćwiczeń, i po prostu spróbowano, wrzucono jeden granat do tego bunkra, także w sumie ten bunker wyleciał w powietrze, śladu za przeproszeniem wiele po nim nie zostało, automatycznie dowódca mówi, niestety teraz zobaczyliście, chcieliście, macie efekt, trzeba teraz wykopać, skryć trawy, sosenki posadzić, nie ma jednego i koniec. Nie? Następna drużyna poszła na drugi dzień ćwiczenia i tak dalej. Mówią, było 6, ale zostało 5. Nikt nic nie wie, las rośnie, nie ma śladu, bunker zniknął. Nie? To było takie też nieraz, już o tym wspominał przecież. Później powiedzmy z okresów też już, jak już to było przygotowanie, miał do cywila wejść we wrześniu, ale niestety wojna była zapasem, wybuch, i już wstrzymano, roczniki nie wyszły do domu, nie? I tu okopy, 2 tygodnie, prawie przeszło 2 tygodnie, tutaj rejon Bóg Góralski, Mełno, tutaj to po prostu okopy były kopane, nie? Kilofamy, bo była taki suchy wrzesień. Sierpień, przykładowo wrzesień, że kilofamy to było wszystko kute, bo tam ciężkie ziemie, gliny i tak dalej. To też to wspomina wtedy takie łąki i mokradła, to po prostu takie długie pręty zostały wbijane, wtedy długie druty łączące i to jak gdyby takie tworzyli, jak gdyby pewna siatka taka utworzona, ale to było wszystko, chodziło jakby w powietrzu. Ojciec tu w tym miejscu, zaraz pierwszy. W dolnym rzędzie. Tak samo tu mamy przykładowo zdjęcie. Tu jest ojciec u góry, w górnym rzędzie. Oczerują serce,
pierwsze starcie zaraz tutaj, jak Niemcy uderzyli, przecież to tutaj na tym, na linii oporu Mełna, Gruta, Annowo, nie, tutaj ten front, no trzymali się, front się załamał. Wojciec opowiada, 11 w nocy wycofywali się spod Mełna, 6 rano przekraczali most Toruń. No to jest naprawdę spory odcinek, jednak trasa i w pełnym rusztunku i tak dalej, no to, to wiadomo jakie marsz tempo forsowne było, nie? No ale to zostało osiągnięte, no i kierowali się na Włocławek, no i w rejon przecież tam. Ojciec zakończył tę całą kampanię wrześniową dostaniem się do niewoli. Na Bzurą przecież brał te, w tych zaciętych walkach, nie? A dostali się w rejonie tam Kutna do niewoli, był przetrzymywany tam w zakładach tytoniowych, tych wielkich magazynach takich, nie, tytoniowych, tam Niemcy ich trzymali. Też opowiadał dwa takie zdarzenia walki na białą broń, na bagnety, no to Niemcy jak zobaczyli naszych żołnierzy, to uciekali, nie było nawet, w dwóch przypadkach nie doszło do starcia w ogóle, nie, Niemcy po prostu uciekli, jak zobaczyli, że Polacy atakują na bagnety, to nie było. Tylko był rozkaz bagnet na broń i to już o Niemcy, to już było koniec, nie? W tej niewoli, no były tysiące ludzi przecież, nie, pozatrzymywanych, to były zakłady wielkie, tam magazyny tytoniowe, no co tam, żywność tam jako taka, tam Niemcy co dawali, to, to odżywienie coś musieli dać, nie, też tam kombinacje różne chłopacy robili, wiadomo, że w takiej niewoli, no to tam i nieczystość, brud, tak dalej, wszy, no to wiadomo, jak oficerowie wchodzili, bo najpierw oficerowie tam gestapo, tak dalej, no przechadzali się, oglądali, nie, no to wtedy nasi żołnierze się stwanili, no łapali pchły, kurczę, z tyłu Niemcowi na plecy sypano, no to już na następny, drugi, trzeci dzień już tam nie wchodzili, nie, to już, już koniec było. Także, no i wtedy tam były wnioski, pamiętam, tata mówił, że w pierwszym rzędzie tam synowie, powiedzmy, z terenów wiejskich, gospodarstw i tak dalej, no mogli pisać tam odpowiednie tam wnioski o zwolnienie, no i wiem, że tata pisał. No i został zwolniony do cywila z tej niewoli. Nie? No to był jeszcze 39 rok, to był, ojciec wrócił pod koniec października z tej niewoli. Nie? Na tym sumie kampania jego się skończyła. Granaty w dłoniach i bagnet na broń. Jesteśmy w tej chwili w trakcie mundurowania się. Tutaj koledzy są w tak zwanym umundurowaniu pozasłużbowym na okres letni. Działamy 2 miesiące, niemniej jednak już stowarzyszenie liczy sobie 16 członków. Mamy też w naszych szeregach dziewczęta. Odtwarzają przysposobienie wojskowe kobiet, które też tutaj dość szeroko działało w Toruniu. One też stawiają sobie za zadanie pamięć generału Zawadzkiej, która tutaj się urodziła i mieszkała i wiadomo, była tą najbardziej znaną w Polsce pewiaczką. Mamy sekcję Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Oprócz żołnierzy pomagają nam też nasi koledzy, którzy posiadają sprzęt historyczny, między innymi motocykl CWSM 111 Sokół 1000 jest w naszych szeregach, Ford GPW, który zasila sekcję Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Dodge WC-51. Boże, miły, ciągle się do nieba, artyleria z armat bali, przed wszystkimi chwali się, tych wrogów pozostały, tylko nowi, nie ojczym, nie w ocie.
63. Pułk miał na swoim sztandarze Godłową Rzeźna. Osoby, mężczyźni z naszego powiatu byli powoływani do czynnej służby i w czasie wojny, kampanii wrześniowej, bronili swoich ziem, rodzin na linii Osy, następnie wycofali się na linię Annowo-Gruta, tam przelali największą krew, tam zginęło około 200 żołnierzy. Straty były potężne, ale 63. jako jedyny pułk nie załamał się. Pułki sąsiednie, 14. wycofywał się w panice, tudzież 66. też się załamał pod naporem niemieckim. 63. na wyraźny rozkaz dowódcy dopiero podjął manewr odwrotu w kierunku Radzynia. Także chłopacy bili się mężnie i do samego końca, bo wiedzieli, że za plecami są ich rodziny, żony, dzieci i gospodarstwa i mieli się o co bić. I tam właśnie 63. przelał najwięcej krwi. Było dużo Wąbrzeźnian, ludzi z powiatu. My oczywiście na bieżąco będziemy informować tutaj miasto, bo będziemy teraz próbowali w terenie odnaleźć jeszcze rodziny lub ewentualnie jeszcze żyjących, można powiedzieć, żołnierzy i próbowali prześledzić ich szlak bojowy, jak to wszystko wyglądało i tak dalej. Podejrzewam, że im serduszko zabije, jak nas zobaczą w oryginalnych mundurach i w rynsztunku, tak jak oni kiedyś stawali 70 lat temu tu na tej ziemi, żeby jej bronić. Właśnie, że ja żałuję też tego, właśnie, że ja bardziej się nie interesowałem, nie pytałem, no bo to tak trudno to teraz w tej chwili powiedzieć dlaczego, co i jak, ale nieraz pamiętam, pewne nazwiska mi tam utkwiły, przykładowo był taki pułkownik Winiarski, tyle co ja dobrze pamiętam, to mi się to przynajmniej w pamięci utkwiło, nie? To nazwisko tego, a tak, no więcej mi, no kurczę, przykro mi, no ale no mogłem więcej się interesować, bo bym naprawdę powinienem więcej wiedzieć, no ale wyszło jak wyszło. Tak samo było taki przypadek, też ojciec opowiadał, nocne ćwiczenia były w lasach, tak dalej, no i wtedy tam chłopacy, no w sumie dowódca, tak dalej, pogubił się, stracili orientację, nie wiedzieli gdzie, co jest, a któryś z chłopaków tam wtedy tam się odzedno, sobie pogadywali, podśmiewali się między sobą i doszło tam do dowódcy, mówią chłopacy, mapa się skończyła, koniec, nie? No i dowódca usłyszał, jak się wnerwił, to od razu szyk stworzyć bojowy i marszu nocnego półtorej godziny, w pełny rusztunku, za to takie tam, no ale wtedy to już się za przeproszeniem zaczęło rozjaśniać i wtedy znowu złapali widoczność świata i wiedzieli, gdzie są, nie? Albo samoloty przykładowo też na toruńskim lotnisku, jak mieli tak zwany, tam był ten, no, mówili zawsze na balonowe szli, nie? Na warty. Tam był przecież ten lotnisko, było też samolotów i myśliwskich i tak dalej, nie? Nieraz też cały pułk mieli obserwacje walk powietrznych. Myśliwce. I też tata opowiadał, za blisko jeden drugiego widocznie i tylko się trącili skrzydłami. Od razu jeden w kurkociąg wpadł, no ale piloci zdążyli wyskoczyć, a ten drugi poleciał aż tam na Łysomicki las, nie? I spadł ten samolot na las, a ten jeden, bo to w sumie, przepraszam, to była walka powietrzna myśliwca z bombowcem, z tymi, ten ciężki nasz Karaś, nie? I ten Karaś od razu wpadł w lot nurkowy i na lotniku się zakopał. Także było nawet, tylko pilot chyba, dwie osoby zdążyły wyskoczyć, a reszta były trupy. Jeżeli się pojawiła opcja utworzenia oddziału zamiejscowego, który będzie również działał wspólnie i w porozumieniu, a także jeździł z nami na różne imprezy i nas wspierał i oczywiście my również będziemy wspierać naszych kolegów z Wąbrzeźna, to jest, myślę, że
ciekawa i wspaniała idea. Możemy wystawiać warty honorowe, asysty, jak również organizować inscenizacje na potrzeby, na przykład z okazji Dnia Wojska Polskiego, wszelkiego typu świąt państwowych. Nasza grupa docelowo będzie liczyła Wąbrzeska 5 osób, rekonstruktorów, jednak zawsze możemy liczyć na kolegów z garnizonu Toruń, z 63. Pułku, jako głównej bazy garnizonowej, którzy przyjadą i wesprzą nas tutaj w inicjatywie. Jednak, aby cokolwiek zrobić, jeszcze raz podkreślę, są potrzebne pieniążki, pieniążki, pieniążki. Pochwalam taką działalność i jestem dumny z ludzi, że mają zapał taki i to kontynuują i dociekają do tej prawdy, tej początkowej i tak dalej, tej historii, żeby utworzyć tą ciągłość tego po prostu wszystkiego. No to jest naprawdę chwalebne i jak to mówią, można chylić czoło, bo tacy ludzie zasługują też na szacunek i to naprawdę wymaga też i czasu, i wiadomo, poświęcenia, wytrwałości i tak dalej. A mało jest w sumie też takich zapaleńców, żeby naprawdę chcieli to kontynuować i tak naprawdę porządnie się do tego zabrać, nie? Bo to nie o to chodzi, żeby sobie przykładowo sławy, no bo niektórzy ludzie wychodzą też do pewnych, powiedzmy, zajęć, czy czynności, czy nawet zawody przykładowo, żeby rozsławić swoje imię, albo jeszcze nawet coś przykładowo na tym skorzystać, bo to by można przykładów mnożyć, to tam nie jest żadną tajemnicą, nie? No a tutaj jest właśnie ten chwalebny czyn, raz, że utrwalić i wspomnieć o tych ludziach, docenić ich ten trud, no bo oni stawali największy skarb, no całe wartość życia. Dawali, no powiedzmy, no to było na pierwszym miejscu, nie? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było?